Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Kolejna rozmowa, dzisiaj o różnych sprawach bieżących będziemy rozmawiać. Co prawda w mediach króluje Ukraina, ale nie tylko, to przecież dzieje się w naszym kraju i poza jego granicami, chociaż o ten temat też na pewno zahaczymy. A moim Państwa gościem już po raz kolejny, nie liczę nawet tych naszych rozmów, pan profesor Mirosław Piotrowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich nas oglądających. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane wszystkie są w opisie. I zanim takie, powiedzmy, sprawy bardzo bieżące, bardzo ważne, to zaczniemy od też świeżego wydarzenia, które dosłownie było parę dni temu, no, na taką smutną okoliczność, czyli upamiętnienie doktora Hałata, doktora Zbigniewa Hałata, który zmarł w niedzielę wielkanocną. Tą informację podano dopiero po kilku dniach, a 3 maja odbył się właśnie dość spory marsz pamięci we Wrocławiu, marsz pamięci doktora Hałata. Muszę powiedzieć, sam oglądając relację, byłem zaskoczony frekwencją. Można powiedzieć, uczczenie doktora Hałata i chyba takie symboliczne zakończenie pandemii, bym powiedział. Tak, to było symboliczne uczczenie pamięci wielkiego Polaka, lekarza, epidemiologa i patrioty polskiego oczywiście, pana doktora Zbigniewa Hałata. Jak pan redaktor zaznaczył, dowiedzieliśmy się dopiero po świętach, że zmarł i został już pogrzebany. W związku z tym zaczęły się rodzić różne wątpliwości, z rodziną nie było kontaktu, ale niektórzy nawiązali kontakt z rodziną, okazało się, tak przynajmniej domniemują także nasi lekarze, że pan doktor zmarł na serce. Jeszcze dzień wcześniej, przed śmiercią, czyli w sobotę po południu, wysłał mi życzenia. Ale tak jak zostało tu zaznaczone, wiele osób zjechało do kościoła na mszę świętą w intencji pana doktora, a później odbyło się takie okolicznościowe zebranie na placu i przemarsz na cmentarz. Cóż mnie jeszcze uderzyło, uczestnicząc we mszy świętej, wspominając i modląc się za świętej pamięci pana doktora Zbigniewa Hałata, na koniec mszy świętej odśpiewano Boże coś Polskę, gdzie organistka narzuciła interpretację Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie, i tak połowa mniej więcej ludzi w kościele śpiewała pobłogosław Panie naszą ojczyznę, a połowa racz nam wrócić Panie. To jest symptomatyczne w kontekście tego, co się działo w czasie tak zwanej pandemii czy epidemii i z czym mamy do czynienia obecnie. No, dość symptomatyczne, ja też to zauważyłem tego dnia, w ogóle przy wszystkich tych dniach, kiedy w kościołach jest śpiewane Boże coś Polskie, to słychać, że to, że mamy wolną ojczyznę, jest kwestią co najmniej dyskusyjną. Jest to chyba dość niepokojące, zwłaszcza w kontekście tego, co w przekazach medialnych pandemię zastąpiło. Tak, ja będąc historykiem dziejów najnowszych, byłem z 10 lat czy kilkanaście lat temu pytany, kiedy tak naprawdę Polska przeszła od komunistycznego zniewolenia do wolności, do niepodległości. Bo data 4 czerwca 1989 roku jest kwestionowana i tak naprawdę ludzie nie zauważyli, ona nie była przełomem, bo to był i sejm kontraktowy, no i różnego rodzaju wydarzenia. Więc ja odpowiadałem na jednej z sesji organizowanej przez NSZZ Solidarność
że dla mnie Polska odzyskała niepodległość wtedy, kiedy będąc w kościele słyszałem, że ludzie przestali śpiewać, tak jak w czasie komunizmu, ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, a spontanicznie zaczęli śpiewać ojczyznę wolną pobłogosław Panie. I w tej chwili, gdy obserwujemy powrót do tego typu sformułowań, to naprawdę powinno budzić zastanowienie i przede wszystkim zastanowienie wśród rządzących. No właśnie, a kończąc może ten wątek tego Marszu Wrocławskiego, bo wszyscy mogą jakby zobaczyć relacje, jak to wyglądało, ile było osób i kto przemawiał i co powiedział, to wszystko można gdzieś tam odnaleźć bardzo szybko. No to ja powiedziałem, że jest to symboliczne zakończenie pandemii, no bo oczywiście było symboliczne, przede wszystkim to był hołd dla doktora Hałata, na którego no pogrzebie nikt nie poza najbliższymi nie był, bo nikt o tym nie wiedział. No ale pewnego rodzaju też no, pokazanie, że gromadzą się ludzie świadomi, ludzie, którzy walczyli o swoje prawa. I też w warunkach, kiedy jeszcze niedawno tak duże zgromadzenie no, mogłoby zostać po prostu rozgonione. Tak jak pan redaktor powiedział, można sobie obejrzeć, szczególnie na portalu w Realu 24, tej telewizji, która relacjonowała na żywo. Było wiele osób, nie było już tych masek, gdyż tak zwana pandemia została odwołana. Pan redaktor mówi, że symbolicznie, no ale faktycznie no to odwołał ją Władimir Putin, bo gdy tylko wybuchła wojna na Ukrainie, no to maski spadły, zaczęli przyjeżdżać tu uciekinierzy, uchodźcy czy przesiedleńcy ukraińscy. No i już wszystkie obostrzenia zanikły jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, także niektórzy nawet zaczęli twierdzić, że oczywiście Putin wszczął wojnę i konsekwencje trzeba wyciągnąć, ale z drugiej strony trzeba mu jednak przyznać Nagrodę Nobla z medycyny, bo tak szybko załatwił tę pandemię. No a tymczasem właśnie te kwestie wojenne u nas są bardzo, bardzo tak na tapecie. Jest tutaj kilka wątków, które wypłynęły w ostatnich dniach i też myślę, że warto je skomentować. Nawiązując trochę, bo powiedział pan o w telewizji w Realu 24, no dowiedzieliśmy się, że również strona tej telewizji, bo kanał na YouTubie szczęśliwie dalej jest dostępny, czy tam w innych miejscach, ale została zablokowana razem ze stronami takimi jak oficjalne portale te rosyjskie typu Sputnik czy inne strony, które uznano za dezinformujące. No to już jest chyba wyższy poziom zamordyzmu niż ten zamordyzm pandemiczny, ponieważ teraz arbitralnie zdaje się, że to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadecydowała: tej strony nie obejrzycie, bo tak nam się wydaje, że to są rosyjskie trolle. Oczywiście są takie media, które to ochoczo podchwytują, że tu znaleźliśmy kolejną rosyjską dezinformację. W zasadzie nie spowodowało to jakichś wielkich protestów. Czy myśmy przez ostatnie 2 lata już przywykli do cenzury, bezprawia i w ogóle takiego totalniactwa? Jesteśmy z tym oswajani, z tą cenzurą. Władza, czyli obecnie rządzący, nazywający się figlarnie Zjednoczoną Prawicą, przekupują media, dziennikarzy, czyli władza opiera się na kłamstwie i na przekupstwie. I tak naprawdę mają wpływ na większość przekazów w telewizji i także w internecie. I są tylko nieliczne już kanały, które jeszcze nie zostały opanowane. W tym pana redaktora, Chrobry Szlak, emisja, no i najczęściej oglądający w Realu 24. Myślę tu cieszący się największą popularnością, jeszcze popatrzymy na odsłony. A ta blokada, jak się dowiedziałem w trakcie uroczystości upamiętniających doktora Zbigniewa Hałata od dziennikarzy w Realu 24, nieoficjalnie,
Na tę cenzurę wpływ miała zapowiedź audycji ze mną, rozmowy ze mną. Mianowicie zaczęło się to od momentu, gdy ukazało się na stronie w Realu 24, że wystąpię i było napisane: profesor Piotrowski masakruje PiS i że to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. I jak mi oficjalnie powiedzieli dziennikarze, od tego się zaczęło, przestraszyli się i zaczęli blokować. No ale żyjemy w kraju już tak naprawdę, w którym panuje cenzura i możemy tylko, no cóż, porównywać to z okresem komunizmu. Instrumenty są inne, bo w tamtych czasach nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, nie funkcjonowały takie kanały jak tutaj, chociażby Chrobry Szlak czy wspomniana telewizja w Realu 24. Ale są inne instrumenty, to też władza ma oczywiście i inne antidotum. Przede wszystkim, jak powiedziałem, to jest przekupstwo, ale to przekupstwo nie płynie z kieszeni rządzących, tylko z naszych kieszeni. Oni po prostu zadłużyli niebotycznie kraj. Jeśli przytacza się właśnie w takich niezależnych telewizjach kwoty, na które zadłużyli kraj, no to zadłużenie Gierka z czasów PRL-u to naprawdę jest niewinna pożyczka. W tej chwili dług Polski 10, a może 11 razy jest większy niż kwota, na którą zadłużył Polskę wówczas Gierek. No i stąd oni mają, bo pożyczają, pożyczają i pożyczają, wyprowadzają poza budżet. Niedawno ukazało się w fachowych pismach zajmujących się pieniędzmi i budżetem, że rząd polski wysłał takie zestawienie zadłużenia naszego kraju i okazuje się, że 75% wszystkich długów jest wyprowadzonych poza budżet, że budżet tylko wykazuje 25% tego budżetu, tych długów. Wobec tego, jak twierdzi autor artykułu, tak naprawdę budżet jest fikcją, rząd jest fikcją, no bo stawia pytanie, no to na jakiej podstawie otrzymuje absolutorium. Wobec tego, tak samo jak w komunizmie, aby fikcję podtrzymać, potrzebna jest sprawna propaganda. Dlatego, panie redaktorze, brońcie się i nie dajcie się. No niestety nie wszystkie chyba niezależne media się przed tym obroniły. No już tutaj padało na antenie wiele słów bardziej dyplomatycznych i mniej dyplomatycznych na ten temat, ale to chyba jest dosyć smutne, że media budowane za pieniądze Polaków z dobrowolnych władz, no są przekupywane też pieniędzmi tychże Polaków, jako różne dotacje. No i szczerze mówiąc, widziałem taką zajawkę właśnie tychże mediów. No mam tu na myśli, już powiem wprost, media narodowe, które mówią, że one są niezależne, bez politycznej poprawności, ale i bez dezinformacji. No i spojrzałem na listę gości, którą w tych zajawce zapowiadano. To był chyba redaktor Semka, minister Czarnek i redaktor Repetowicz z Do Rzeczy. No, zaiste ludzie to dalecy od systemu, od establishmentu, od obecnej partii rządzącej. No, mówię to sarkastycznie, ale no, to by mogło być śmieszne, tyle że to niestety na poważnie. No tak, jak pan redaktor patrzy na osoby, to warto zwrócić wzrok na liczbę wyświetleń. I ja mówiłem od razu, proszony o komentarz do tego, jak media narodowe otrzymały dotacje rządowe. Powiedziałem, po owocach ich poznacie. Zobaczymy, jakie będą programy. I proszę tylko zerknąć na kilkanaście czy kilkadziesiąt audycji sprzed dotacji i teraz na te audycje. To oglądalność spadła o dziesięciokrotnie, a nawet kilkunastokrotnie. Programy, które wcześniej oglądało 20, 30, 50 tysięcy widzów, a nawet więcej, nawet 70 ponad tysięcy widzów, w tej chwili ogląda 1, 2, 3, 5 tysięcy widzów. Nie liczę takich pojedynczych, akurat ciekawych gości, których zapraszają, ale średnio, jak powiadam, spadło dziesięciokrotnie. Więc ludzie to czują, nawet nie trzeba mówić, trąbić, obejrzą jeden, drugi program i widzą, że coś jest nie tak.
Dokładnie, a padł nam w rozmowie minister Czarnek, to pozostając w temacie Ukrainy przejdziemy jakby do kolejnego tematu, mianowicie minister Czarnek skomentował słowa papieża Franciszka, który stwierdził, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę i postawy Putina mogło być szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. No i minister Czarnek jest oburzony, że to usprawiedliwianie Putina i że to się nie godzi głowie Kościoła i tak dalej, i tak dalej. No nie tylko minister Czarnek, cały pewnie obóz władzy teraz będzie straszliwie antyfranciszkowy. No trzeba przyznać, że ten pontyfikat jest pełen sprzeczności. No i wręcz niektórzy zaczęli już żartobliwie mówić, że zaraz będzie jakaś schizma, będzie przywoływanie słowackiego, Polsko trwa zguba w Rzymie, może pomysły jakiegoś kościoła narodowego. No i widać, jak jedna wypowiedź już może spowodować, że ktoś znajdzie się nacenzurowany, nawet jeśli to jest Ojciec Święty. Papież Franciszek w tym wywiadzie powiedział jeszcze, że nie wybiera się do Kijowa, natomiast wybiera się do Moskwy, aby porozmawiać z Putinem. I tak jak pan redaktor przytoczył, minister edukacji, szkolnictwa wyższego chciał jako pierwszy rzucić kamieniem w papieża Franciszka i skrytykował papieża, po prostu skrytykował papieża, a sądzę, że pan minister na sprawach zagranicznych się nie zna, to znaczy zna się na pewno wiele mniej, jeszcze niż na szkolnictwie wyższym i na szkołach, ale no, obserwujemy taki trend nie tylko, jak pan redaktor wspomniał, w obozie władzy, bo jak ktoś otworzył zaraz potem inne telewizje jak TVN, no to i PSL, i Platforma na wyścigi zaczęli krytykować papieża. Niektórych może dziwić to, że minister, który tak afiszuje się ze swoją katolickością, nagle ni stąd, ni zową występuje i krytykuje papieża. Tutaj zdziwienie nie powinno mieć miejsca, gdyż ta władza naśladuje polityków europejskich, oficjalnie się od nich odżegnując, faktycznie na nich głosując i ich naśladując. Na przykład pan minister Czarnek jest podobny do Fransa Timmermansa, który kilka lat temu, ja nawet mam tu wypowiedź pana Fransa Timmermansa, kilka lat temu wypowiedział się on tak, że jest politykiem katolickim, stwierdził Timmermans, choć z papieżem akurat się nie zgadza. I cytuję, Timmermans stwierdza: nadal jestem chrześcijaninem i katolikiem, czuję się bardzo dobrze, nie zgadzając się z papieżem prawie we wszystkim. Koniec cytatu pana Timmermansa. No więc ta ekipa podąża drogą, którą wydeptali już liberałowie. Jak powiedziałem, nawet tacy ministrowie, którzy szczycą się swoją katolickością, chcą piersi rzucić w papieża. Ale tutaj należałoby się jednak zastanowić, bo o ile w Polsce słychać było tego typu ujadania czy szczekania, no to media, na przykład we Włoszech, ten wywiad przyjęły bardzo dobrze i ludzie przyjęli bardzo dobrze, zwracając uwagę na pragmatyzm papieża Franciszka i konkretnie stwierdzono, że papież jadąc do Kijowa nie zakończyłby wojny, a jeśli pojedzie do Moskwy, to możliwe, że skróci tę wojnę i ją zakończy. Od samego początku, kiedy wojna wybuchła, staram się uzmysłowić niektórym politykom PiS-u, ale to jest bardzo trudne, bo oni po prostu są zamknięci, ale staram się mi uzmysłowić, że na temat wojny powstały już traktaty, książki. Na przykład słynny teoretyk wojenny Karl Clausewitz stwierdził, że wojnę trzeba rozpatrywać na trzech poziomach. Że działania racjonalne zostawia się rządzącym, fantazję twórczą dowódcom, a nienawiść ludowi. Nienawiść, czyli te emocje. I ministrowie polscy, i premier, i nazywany prezydentem Andrzej Duda cały czas są na tym najniższym poziomie, czyli grają na poziomie emocji.
Natomiast tutaj papież Franciszek występuje nie tylko jako głowa Kościoła katolickiego, ale także jako ten najwyższy dostojnik państwa watykańskiego, i on w tej chwili podejmuje działania, jak zapowiada, działania racjonalne, bo nie wiemy, jak to wszystko się skończy, ale być może właśnie rozmowa z prezydentem Putinem doprowadzi do skrócenia tej wojny. To, co to znaczy, że mniej osób zginie, więc poczekajmy. A pisowskim politykom, no mogę tylko to zadeklarować, co jedna pani w klasie 1-3 społecznej szkoły Skrzydła napisała dzieciom w zeszycie na samym początku nauki, że umysł jest jak spadochron. Żeby funkcjonował, musi się rozwinąć, więc apelowałbym do tych pseudopolityków pisowskich, aby próbowali choć rozwinąć ten spadochron i chwilę pomyśleć, zanim zaczną rzucać kamieniami w papieża Franciszka. No, ja myślę, że może ci politycy wszyscy, bo to nawet MSZ się wypowiadał, że to sprzeczne z polską racją stanu i będą protestować, ale oni mogą bardzo szybko zmienić narrację, ponieważ tenże też papież Franciszek powiedział, że rozmawiał z Wiktorem Orbanem i on mu powiedział, że wojna się skończy 9 maja. Zdania są na ten temat podzielone. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, ponieważ jednak na Zachodzie rządzą politycy racjonalni. Oni co innego mówią przed kamerami, a co innego myślą i wiedzą też, jak wygląda gospodarka, jak wyglądają potencjały i że też należałoby skrócić tą wojnę. Jeżeli 9 maja Rosja powie: zrealizowaliśmy cele swojej specjalnej operacji wojskowej, odnieśliśmy kolejne zwycięstwo nad faszyzmem i my już nie chcemy wojować, chcemy pokoju, to chyba nie jest wykluczone, że cały Zachód powie: super, no to chcemy pokoju, kończymy siadamy do stołu rokowań, jak to w szczegółach ma wyglądać, jakie sankcje zdjąć i tak dalej. No i panowie zostaną z PiS-u i z Platformy, generalnie wszyscy nasi polscy politycy zostaną z tymi swoimi krewkimi wypowiedziami i przede wszystkim z utopionymi miliardami w ramach pomocy finansowej, sprzętowej, etc. dla Ukrainy, no jak Himmelsbach z angielskim. Taki scenariusz oczywiście jest możliwy i pan redaktor porównuje urzędników polskiego MSZ-u, bo ich nazwać dyplomatami nie można, do dyplomacji watykańskiej i dyplomacji krajów zachodnich. No to powiedzmy sobie szczerze, że począwszy od głównego ministra spraw zagranicznych poprzez wiceministrów, nie dostrzegam tam żadnego dyplomaty. To znaczy żaden z nich nie był na placówce dyplomatycznej. Oni nie są dyplomatami, a jeśli by pan redaktor zadał pytanie w Europie, nawet czy na świecie, którą dyplomację uważają specjaliści za najlepszą i patrząc z perspektywy dziejów, to większość z nich gwarantuje, wypowiedziała się, że dyplomacja watykańska należała zawsze do tych najlepszych dyplomacji. Wobec tego powinni się uczyć i przyglądać, bo tutaj nie idzie tylko o papieża Franciszka, państwo Watykan, ale proszę zwrócić uwagę, jak zachowują się Niemcy, którzy od dawna grają na dwóch fortepianach, prowadzą taką politykę via Unia Europejska, sankcje na Niemcy i pragmatyczną, drugi fortepian, na którym gra Gerhard Schröder i załatwiają biznesy. Co robią Francuzi, którzy się dystansują, tak jak pan Macron, także dystansuje się Austria, dystansują się Włochy i także inne kraje, Węgry się dystansują, no wobec tego, dlaczego my mamy wyskakiwać i machać szabelką i w tym momencie ustawiać się w roli również ofiary, no bo przecież ci nasi pseudopolitycy z podwórka polskiego, oni już de facto twierdzą, że my jesteśmy w stanie wojny z Rosją. My nie jesteśmy w stanie wojny. Rosja zaatakowała Ukrainę i oni tego do dziś nie mogą pojąć, no i de facto szkodzą Polsce. Ja sądzę, że niektórzy z nich zdają już sobie z tego sprawę, że po prostu szkodzą Polsce i oni nawet nie wiedzą, co to jest
polska racja stanu, a tak jak pan redaktor nakreślił ten scenariusz, te kraje za chwilę może się okazać, że siądą do stołu rokowań i będą wygrane. Podawałem taki przykład Maurice'a de Talleyranda, który w czasie rewolucji francuskiej, gdy widział dwie zwaśnione strony walczące na śmierć i życie, zakrzyknął do zebranych: o, nasi wygrywają, a pytanie, którzy to nasi? Powiedział: jutro się okaże. I tak działa dyplomacja francuska do dzisiaj i tak działają dyplomacje w krajach zachodnich. A u nas cały czas nasi tak zwani politycy są na tym najniższym poziomie. Czyli oczywiście no, jest wojna, ludzie umierają, współczujemy im. To są emocje czasami nie do przejścia. No ale jak powiadam, od rządzących wymagamy wzniesienia się ponad i działania na rzecz dobra Polaków. Po pierwsze, żeby nas nikt nie zaatakował, żeby Polska była bezpieczna, no i żeby była też bezpieczna energetycznie i finansowo, bo to, do czego nas doprowadzają, to do ruiny, katastrofy gospodarczej. No i właśnie, a jednym z tych symptomów katastrofy potencjalnej gospodarczej, no jest to, co okrzyknięto wielkim zwycięstwem. Uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, no uniezależnienie w ten sposób, że Gazprom w związku z brakiem płatności w takiej formie, w jakiej się domagał, zresztą moim zdaniem jak najbardziej racjonalne, bo gdyby została utrzymana forma płatności taka jak dotychczas, to Gazprom traci po prostu swoje pieniądze zamrożone w wyniku sankcji. Ja się absolutnie Rosjanom nie dziwię. No ale na 8 miesięcy przed końcem kontraktu z Rosją Gazprom nam zakręcił kurek z gazem i to jest wielkie zwycięstwo w postaci uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, co zbiegło się jeszcze z nałożeniem sankcji na różne podmioty gospodarcze, w tym na jedną ze spółek, która dostarczała gaz w kilkunastu polskich gminach. Nie wiem, czy ten gaz już został teraz przywrócony, czy nie, bo PGNiG miało się tym zająć. Tam szkopuł polegał na tym, że to nie tylko był dostawca, ale i właściciel sieci przesyłowej, więc jak się okazało, to wszystko wcale nie jest takim prostym procesem, że można tylko przełączyć zasilanie i zaraz gaz popłynie. Czy możemy mieć jakby za parę miesięcy, pana zdaniem, kolejne powtórki i już to w całej Polsce jakieś problemy z gazem, no nie tylko tak jak teraz punktowo, że tego gazu nie było tam bodaj w Łebie, Kałuszynie i kilkunastu innych gminach, no tylko problem może być bardziej globalny. Tak, problemy możemy mieć i podejrzewam, że będziemy mieć poważne problemy, ale na jesieni, kiedy zrobi się zimno, no bo teraz jest miesiąc maj się rozpoczął, jest ciepło, będzie coraz cieplej, a potem będzie zimno. Mówiłem wielokrotnie, że rządzący Polską to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. Oni chcieli nakładać na Rosję sankcje, no to Rosja na nich nałożyła sankcje, niestety na nas wszystkich. Tak jak pan redaktor powiedział, chodziło o sprawy techniczne. Ja widziałem wywiad bodajże doktora Sykulskiego z panem ambasadorem Rosji w Polsce, Federacji Rosyjskiej w Polsce, i powiedział, że to kwestia techniczna. Nie chcieli podwyższyć ani o cent, tylko chcieli, żeby te środki wpływały po prostu do ich budżetu. I trzeba było się zastanowić, jakie będzie miało to przełożenie na społeczeństwo polskie, bo wykrzykiwanie w mediach, że jesteśmy uniezależnieni, jak Baltic Pipe jeszcze nie jest skończone, no ale załóżmy, że zakończy się to sukcesem, że jesteśmy uniezależnieni i mamy dywersyfikację, no to pada jedno pytanie konkretne, ale ile nas to będzie kosztowało? Jeśli chwalimy się, że możemy mieć gaz z Niemiec, no to ten gaz i tak będzie rosyjski, tylko będzie najpierw płynął sobie do Niemiec i z Niemiec do Polski. No to czy on będzie tańszy? Nie podejrzewam. Wobec tego już rozpoczął się wyścig gospodarek zachodnich. Bo jeśli na przykład Węgry mają tanią energię, tani gaz czy tanią ropę i ich produkcja będzie trzykrotnie tańsza niż w Polsce, no to jak my wyjdziemy na tle Węgier albo innych gospodarek, tak jak gospodarka niemiecka, która będzie miała ten gaz, będzie miała tańszy gaz. Wczoraj w telewizorze oglądałem wywiad z byłym ministrem skarbu, no to
twierdzi, że w Polsce w tej chwili gaz jest ponad pięciokrotnie droższy niż w Stanach Zjednoczonych. No tak, no więc cieszmy się i radujmy, że mamy różne źródła dostawy gazu, tylko że jego cena drastycznie rośnie, a to przekłada się na nawozy, a z nawozów na produkty spożywcze i tak dalej, i tak dalej. A do tego galopująca inflacja, cena paliw na stacjach jest znana, tak wysokiej nigdy nie było w historii, takiego zadłużenia nigdy nie było w historii, a my jesteśmy karmieni tylko propagandą patriotyczno-bogoojczyźnianą. I żeby sprawa była jasna, ja uważam, że i zawsze uważałem, że te wartości są podstawowe, rudymentarne, czyli patriotyzm, odniesienie do tradycji i do religii, ale ta władza deprecjonuje te wartości, po prostu zniechęca ludzi do nich poprzez czyny, które obserwujemy i które skutkują na nasze życie. To jak za rok, dwa czy trzy ktoś wymówi słowo prawica albo zjednoczona prawica, to znaczy niezjednoczona prawica, czy będzie nawiązywać do ruchów narodowych czy chrześcijańskich, no to będzie wzbudzać obrzydzenie, bo się będzie od razu kojarzyło z tym, co ta władza wyprawia, która w ogóle nie ma nic wspólnego z prawicowością, moim zdaniem, z katolicyzmem też niewiele, no ale niestety wyświechtała te pojęcia i wypełnia te wartości nie tym, czym byśmy chcieli. To tak podsumowując już, czy możemy zostać naprawdę w takiej niewesołej sytuacji, czyli zniszczona gospodarka, bo teraz galopuje inflacja, a do tego pieniądze płyną albo na Ukraińców w Polsce, albo na pomoc Ukrainie, bo tam gdzieś podobno pojechały nawet nasze czołgi i dopiero teraz się zastanawiamy, jak tą lukę załatać. No, różne takie kwiatki. Osamotnienie polityczne, no bo widzimy przecież, że większość europejskich graczy też dostosowuje się chociażby do tych warunków Gazpromu i płaci tak, jak chcieli. I już na przykład pomysły sankcji na rosyjską ropę też mogą bardzo poważnie zachwiać gospodarką, bo kraje eksportujące ropę mówią jasno, że nikt nie jest w stanie, przynajmniej w Europie, zastąpić tej rosyjskiej ropy. Więc mamy różnego rodzaju deklaracje z Księżyca. I czy może się okazać, że no u nas jak zawsze wszyscy będą wierzyć w to, co mówią, w tą propagandę, a my zostaniemy osamotnieni z zerową pozycją polityczną, ze zdruzgotaną gospodarką i co dalej? Mieliśmy dopiero co święto 3 maja, święto, które nam się przedstawia jako wielkie zwycięstwo, które się zakończyło rok później kolejnym rozbiorem. I czy to nie jest, to co teraz widzimy, nie jest preludium do pewnego kolejnego rozbioru, niekoniecznie takiego jak znamy z historii, ale politycznego czy ekonomicznego, kolejnego jakiegoś uzależnienia nas od sił zewnętrznych? Bez wątpienia te władze prowadzą nas ku katastrofie. I to nie tylko gospodarczej, ale możliwe, że ku katastrofie politycznej i tej katastrofie, o której mówi pan redaktor, czyli może się nawet wiązać z utratą suwerenności. Spójrzmy na to nieco z góry. Jeśli popatrzymy na kraje Europy Zachodniej, chociażby na Unię Europejską, no to Polska de facto nie ma tam ani jednego sojusznika. Dotychczas podawano Węgry jako tego sojusznika, ale drogi się rozeszły, jeśli idzie o politykę względem Ukrainy. No to jak można być w organizacji takiej, gdzie jest 27 członków, a Polska nie ma ani jednego sojusznika? Unia Europejska karze, nakłada sankcje, ściąga kary w tej chwili wielomilionowe, nawet już setki milionów euro kary ściąga. Polska weszła do tej organizacji, poparła jej władzę. Dzięki europosłom PiS-u została wybrana Ursula von der Leyen, która teraz ukręciła bicz i chłosta tę ekipę.
Wspomniany Franz Timmermans został wybrany jako pierwszy zastępca pani Ursuli von der Leyen głosami europosłów PiS-u. Wszyscy byli za, dwójka się wstrzymała, nikt nie był przeciw. Oni głosowali za tym, żeby zamknąć wszystkie w Polsce kopalnie. No to po prostu prowadzą Polskę do katastrofy. Mówiliśmy tutaj, oni głosowali za tym Krajowym Planem Odbudowy, czyli za piramidą finansową, zaciąganiem pożyczek i wprowadzeniu Unii na drogę kredytów i Polski. I my za to będziemy spłacać, a nie mamy ani jednego sojusznika. Z Niemcami jesteśmy poróżnieni. Ostatnio o lekcje niemieckiego dla dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce. Z Francją jesteśmy poróżnieni. Nawet pan Macron nazwał Mateusza Morawieckiego antysemitą, bo ten wtrącał mu się w wybory. Z Litwą jesteśmy poróżnieni, to wiadomo, o polskie szkoły, odgrzany problem. Z Rosją oczywiście też jesteśmy poróżnieni, z Czechami o Turów, no, ze wszystkimi się kłócimy, no i w tej chwili jesteśmy poróżnieni ze Stolicą Apostolską, no bo jeśli polscy ministrowie krytykują papieża, jak powiedziałem, są pierwsi, którzy są gotowi, aby rzucić kamień, no to jest, za chwilę będziemy też skonfliktowani ze Stolicą Apostolską. No więc tak nie można prowadzić polityki. Ja po prostu nie wnikam tutaj już w przyczyny czy w detale tychże sporów, ale no nie możemy być ze wszystkimi skonfliktowani, bo oczywiście ci politycy na Zachodzie nie śpią. Ja będąc w Parlamencie Europejskim 15 lat doświadczyłem tego wielokrotnie, że oni lepiej orientują się w niuansach polskiej polityki, a także relacjach osobistych polityków, niż ci tutaj nasi pseudopolitycy na miejscu. Oni to wiedzą od razu, analizują i grają. Uważam, że z tą ekipą daleko nie zajedziemy, dlatego postulowałem i cały czas postuluję rząd techniczny. Trzeba jak najszybciej te ferajne dyletantów odsunąć, powołać rząd techniczny, który jest możliwy do sformowania i aby zaczął wreszcie racjonalnie działać dla dobra Polski. Jak tutaj rozmawiamy, to coś mi cały czas i tak wyskakuje na telefonie i tak spojrzałem, że wyskoczyło mi, że rozmawiamy w rocznicę słynnego przemówienia ministra Becka w Sejmie. Tak jednym zdaniem jeszcze na sam koniec. Czy niektóre deklaracje panu tego przemówienia nie przypominają? No oczywiście, ale jeśli mówimy o konsekwencjach, czyli wybuchu II wojny światowej, politycy i historycy spierają się do dzisiaj, ale w wyniku II wojny światowej Polska straciła 6 milionów obywateli. 6 milionów obywateli. Więc należy sobie zadać pytanie, ile straciły obywateli inne kraje. Na przykład Wielka Brytania, która gwarantowała nam bezpieczeństwo i była w wojnie też od 1 września, bo wypowiedziała wojnę, i Francja. Tak? No to Wielka Brytania straciła tam mniej więcej 400 tysięcy obywateli, łącznie z nalotami na Londyn, gdzie zginęło 100 tysięcy osób. 400 tysięcy, panie redaktorze, a my straciliśmy 6 milionów ludzi i Niemcy zorganizowali nam tu obozy koncentracyjne i masowej zagłady. Więc należy pobudzić historyczne myślenie. Nie należy kierować się tylko i wyłącznie emocjami, jak podkreślam to od samego początku. Działania racjonalne powinni podejmować politycy i to przywołany polityk, myślę, że zdawał sobie sprawę, no w jakiej sytuacji stawia Polskę. Byliśmy skleszczeni pomiędzy, po pakcie zwłaszcza Ribbentrop-Mołotow, pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami. Oni podpisali porozumienie i jawne i tajne. No i w tym porozumieniu Związek Sowiecki miał ruszyć na Polskę najdalej 2 tygodnie po tym, jak rozpoczną wojnę Niemcy. Ruszył 17 września, więc troszeczkę mniej zajął terenów niż umawiano się wcześniej i potem to korygowano, no ale nie możemy dopuszczać, żeby inne kraje zawiązywały sojusze ponad naszymi głowami albo żeby tworzyły się koalicje także w Unii Europejskiej, wszyscy przeciwko nam. No co my obserwujemy, że wyjdzie jakiś
poseł, europoseł pisowski i zaczyna mówić, że w trakcie debaty to on sobie tam coś powykrzykiwał. Przecież to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że na przykład w takim parlamencie europejskim jest 14 wiceprzewodniczących i wybiera się głosując, większością głosów, no to dwie czy trzy największe frakcje mogłyby podzielić te stanowiska między siebie, ale one mówią nie, my oddajemy grupom, które mają 40 posłów i więcej, oddajemy stanowisko wiceprzewodniczącemu, ale zabierają tam tej grupie, gdzie jest PiS, bo uważają ich za bandytów po prostu, czyli nie wchodzą już w żadne koalicje. Jeśli na przykład jeden czy drugi tam europoseł jest ścigany przez Urząd do Spraw Korupcji OLAF i udowadnia mu się nieprawidłowości czy przestępstwa, to w normalnej grupie politycznej natychmiast się go odsuwa, jest niezrzeszonym to i owo. Jeśli tutaj nie zachodzi ten przypadek, to oni uważają, że ta grupa, czyli nas niestety reprezentująca, rządząca, to po prostu barbarzyńcy. Wobec tego trzeba się umówić, nie aby im dodać wiceprzewodniczącego czy umieścić w różnych komisjach, tylko po prostu trzeba z nimi jakoś zrobić porządek. A jak zechcą z nami zrobić porządek, no to panie redaktorze, jest wiele możliwości i wiele scenariuszy, także tych, do których nawiązywał pan redaktor. I myślę, że w tym punkcie już zakończymy takie podsumowanie. Moim państwa gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, prezes partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane wszystkie są w opisie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.